Katechumenat w naszym ośrodku rozpoczyna się we wrześniu, tak żeby ci, którzy przygotowują się do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, mogli przejść taki, powiedzmy, 9-miesięczny okres przygotowań, okres, byśmy powiedzieli, ciąży, błogosławionego czasu, aż do momentu narodzin, kiedy w chrzcie narodzą się dla Pana Boga. Zaczyna się wszystko okresem prekatechumenatu, czyli takie przyglądanie się chrześcijaństwu, takie troszkę flirtowanie, w sensie rozpoznawania sygnału własnego serca i aż do decyzji o tym, czy rzeczywiście chce zaangażować się w głębsze przygotowanie do tych sakramentów, czy chrześcijaństwo mnie pociąga, czy to, co proponuje Chrystus, jakoś dotyka mojego wnętrza. I wówczas mamy obrzęd przystąpienia do katechumenatu. Przepiękny obrzęd, w którym kandydaci są naznaczeni znakiem krzyża na czole, na ustach, na uszach, na piersi, na sercu, na barkach. Właśnie ten krzyż, znak miłości Pana Boga, ma ich otwierać i ma ich prowadzić. I rozpoczyna się długi okres katechumenatu, długi dlatego, że on jakby w tym całym 9-miesięcznym czasie zabiera najwięcej czasu, najwięcej właśnie poświęcamy tutaj temu etapowi, kiedy przechodzimy szereg kateches i to przygotowanie jest dwutorowe. Z jednej strony katechezy cotygodniowe, z drugiej strony indywidualne rozmowy z katechistami. Każdy ma, powiedzmy, swój sposób odbierania, swoją wrażliwość, swoje też tematy, swój background, z którym przychodzi, czasem bardzo skomplikowany, bo jeśli tego chrztu nie było w dzieciństwie, no to też różne sprawy na to mogły rzutować. I w ten sposób dojrzewa, powolutku dojrzewa wiara, aż do momentu, kiedy na początku okresu Wielkiego Postu, czyli gdzieś luty, marzec, jest obrzęd wybrania i wpisania imienia. To jest taki obrzęd, który byśmy mogli porównać do zaręczyn przed ślubem, kiedy młodzi ludzie już mają jasną decyzję o tym, że chcą się pobrać, jeszcze tego ślubu nie ma, jeszcze jest ostatnie przygotowanie, ale decyzja już jest. I tutaj wpisanie imienia, obrzęd wybrania też właśnie jest z jednej strony, ze strony Kościoła, jest właśnie takim znakiem, że tak, widzimy w was owoce nawrócenia, widzimy, że Słowo Boże w was pracuje. I też ze strony katechumena takie potwierdzenie, że pragnie iść w tym kierunku, pragnie przyjąć sakramenty wtajemniczenia. Rozpoczyna się ostatni okres oczyszczenia i oświecenia, który trwa przez cały Wielki Post. I w tym okresie bardzo intensywnie pracujemy. Są trzy skrutynia, czyli takie momenty, byśmy wiedzieli, kiedy pozwalamy Słowu Bożemu przeegzaminować nasze serce, prześwietlić nas od wnętrza, zbadać, niech Słowo Boże właśnie samo wyda o mnie świadectwo, czy ja odnajduję się w tych wyznaniach o Chrystusie, który jest źródłem wody życia, który jest światłem świata, który jest zmartwychwstaniem. W tym też czasie przekazujemy wybranym nasze najcenniejsze modlitwy, czyli modlitwę pańską, Ojcze Nasz i również wyznanie wiary, które to wyznanie wiary oni po kilku tygodniach zwrócą właśnie, w sensie, że sami je wypowiedzą, to co usłyszeli teraz wypowiadają sami własnym sercem i ustami. Wreszcie obrzęd Effata, kiedy naznaczone są jeszcze raz ich usta i uszy znakiem krzyża, tak aby otworzyli się na wiarę, którą już tuż mają otrzymać w Chrzcie Świętym. I tym sposobem dochodzimy do Wigilii Paschalnej, kiedy zostają przyjęci do Kościoła, otrzymują chrzest, bierzmowanie, Eucharystię i następnie trwa okres mistagogii. Czyli aż do czerwca pracujemy dalej, żeby
tych nowonarodzonych do chrześcijaństwa, podkarmić troszeczkę wiarą, tak żeby mogli stanąć na własnych nogach, nauczyć się również spowiadać, bo do tej pory przecież się nie spowiadali. Przyjęli sakrament chrztu, który odpuścił im wszystkie grzechy. Natomiast teraz muszą nauczyć się współpracować już tak czynnie z tą łaską Bożą, która w nich pracuje.